No, panie Buczek. Nie, jestem do niczego. Tato, wstawaj, nie wygłupiaj się, nie możesz tu spać. Piotruś, idź się pobawić. Kiedy Szymon Buczek po raz kolejny wraca po pracy do domu, jego ojciec znowu jest pijany. Chłopak bardzo się denerwuje, gdy widzi, że w mieszkaniu jest jego wychowawca. Cześć, Szymon. A ty co tu robisz? Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącała. Chciałam ci pomóc. Jasne. Zostaw blank, ona chce dobrze. Chodź, dawaj. Pogadamy? To w kuchni może. Okay. Zbigniew Małek martwi się o Szymona. Wie, że uczeń nie poradzi sobie dłużej z utrzymywaniem domu i nauką. Chce także pomóc ojcu chłopaka stanąć na nogi. No, nieźle. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? No, myślałem, że sam to jakoś ogarnę. No, ale jak wracam z roboty do domu, to nawet jak się próbuję uczyć, to i tak mi nic nie wchodzi. Wiesz, że jeśli się nie weźmiesz do nauki, zawalisz cały rok. Nie wydobędziesz się z zaległości. Myślałem, żeby rzucić szkołę. Słuchaj, ty nie możesz rzucić szkoły. No, ale za miesiąc będę miał już 18. Posłuchaj, postaramy się pomóc twojemu tacie. Jak? Zadzwonię do dyrektora, zadzwonimy razem do pomocy społecznej, wspólnie porozmawiamy z twoim ojcem, żeby nakłonić go, aby się leczył. No, a jak nas wezmą do domu dziecka? Przecież młody ma dopiero 5 lat. Spróbujemy znaleźć sposób, aby nikt was nie wziął od ojca. Strasznie się bałem, co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że mój tata pije. No ale tak naprawdę to teraz mi ulżyło, bo już nie miałem siły. Strasznie bym chciał, żeby tata w końcu przestał pić i żeby było jak dawniej. Agnieszka z drugiej klasy gimnazjum umówiła się na spotkanie ze sprzedawcą tabletek poronnych, które znalazła w internecie. Tymczasem grupa przyjaciół niecierpliwie czeka na jej powrót. 14-letnia Weronika jest przerażona. Całą noc nie mogła spać. Boi się, że tabletki nie zadziałają. Załatwiłaś? No to super. Wszystko dobrze? Hej, jesteś nareszcie. Na opakowaniu pisało, żeby wziąć jedną, ale weź 4 na wszelki wypadek. Co jest? A jak nie zadziałają? Jeśli nie weźmiesz, to się nie dowiesz. Ale słuchajcie, właściwie to skąd będziemy wiedzieć, że się zaczęło? Jak się zacznie, będziesz krwawić, ale spoko, wzięłam też podpaski. Jak się wyda, już to dowiedzą się, co zrobiłam. Nic się nie wyda, będzie dobrze. Jesteśmy z tobą, Wera. Klasa Agnieszki i Weroniki ma lekcję chemii z wychowawczynią Alicją Stańko. Weronika źle się czuje po zażyciu podejrzanych tabletek na poronienie. Boli ją głowa i brzuch. Do tej pory martwiła się tylko tym, czy leki zadziałają. Teraz boi się, że mogą jej zaszkodzić. Nie rozumiem do końca, ale chyba mogę nawet umrzeć. Pokaż to. Agnieszka, Marć, Michał. Już przeszkadzacie innym. Przepraszamy. Nie, nie, chowaj go, proszę mi go oddać. Przepraszam już. Ostrzegałam was wczoraj, oddam ci go po lekcjach. Weronika, chodź ze mną, proszę. Czy państwo nie oglądali? Zajmij się czytaniem. Nauczycielka zauważa artykuł o nielegalnej aborcji, który czytała Weronika i jest bardzo zaniepokojona. Zaczyna podejrzewać, że dziewczyna jest w ciąży. Weronika, Weronika, czy ty jesteś w ciąży? Nie. Wczoraj wymiotowałaś, dzisiaj czytasz o nielegalnej aborcji. Dziecko, jeżeli jesteś w ciąży, powiedz mi, na pewno ci pomogę. Przecież mówię, że nie jestem w Weronika, ciąży. Popatrz na mnie. Ciąża to nie jest koniec świata. Musisz tylko zwrócić się o pomoc do rodziców. Podejrzanymi tabletkami dziecko z internetu możesz sobie tylko zaszkodzić. Nieprawda, niech mnie pani zostawi. Weronika. Niestety, teraz młodzież bardzo wcześnie zaczyna uprawiać seks i nie liczy się z konsekwencjami. Po rozmowie z Weroniką podejrzewam, że ona jest w ciąży. Mam tylko nadzieję, że nie zażyła żadnych tabletek z internetu. Boję się, że Stańko zadzwoni do mojej mamy, że to się wszystko wyda, że uprawiałam seks, że zaszłam w ciąży i że wzięłam te tabletki poronne. Jezu, mam nadzieję, że tylko te tabletki zadziałają, że mi się nic po nich nie stanie. Po
Podejrzewam, że Weronika jest w ciąży. Matka Weroniki jest w szoku. Nie dopuszcza do siebie myśli, że córka jest w ciąży. Moje dziecko, co się stało? Co się stało? Weronika. Pani dzwoni po karetkę, szybko! Wkrótce dziewczyna dostaje silnego krwotoku. Jej życie jest w niebezpieczeństwie. Tak strasznie się o nią boję. Co z nią teraz będzie? Szukam pracy, ale nie mogę znaleźć. Ojciec Szymona decyduje się zgłosić na leczenie odwykowe. Chłopak jednak myśli, że to kolejne kłamstwa. Dobra, wszystko ładnie, a praca? Z czego będziemy żyli? W ogóle co ty masz na sobie? 17-letni Szymon Buczek utrzymuje rodzinę i po szkole ciężko pracuje. Zakochana w nim koleżanka chce pomóc mu w nadrobieniu zaległości w lekcjach. Sytuacją chłopaka zaniepokojeni są także nauczyciele. Wkrótce wychowawca Szymona dowiaduje się, że jego ojciec od dawna pije. Nie możesz rzucić szkoły. 14-letnia Weronika dowiaduje się, że jest w ciąży po tym, jak wraz z grupą przyjaciół uprawiała seks na imprezie. Załamana dziewczyna postanawia pozbyć się dziecka. Wraz z koleżanką i kolegami z imprezy kupują przez internet tabletki poronne, które Weronika zażywa. Tymczasem wychowawczyni dziewczyny zaczyna domyślać się, dlaczego uczennica ostatnio źle się czuje. Przecież mówię, że nie jestem w ciąży. 14-letnia Weronika jest przerażona. Kilkanaście minut po zażyciu tabletek poronnych dostaje silnego bólu brzucha i krwotoku. Jej przyjaciółka nie zdaje sobie sprawy, że życie Weroniki jest zagrożone. Dobrze się czujesz? Boję, żeby cię tak bolało. Ale wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Pomóż mi. Ty założyłaś tą podpaskę? Tak. Wszystko będzie dobrze. Co się stało? Nic, spieprzaj! Nie ma cię tu! Jezus, wszystko, Weronika? Wszystko co się stało? Weronika się nie czuje. Ja pierdziel. Przecież musimy jej pomóc. Mimo, że Agnieszka stara się panować nad sytuacją, Michał wie, że nie mogą dłużej czekać. Postanowił powiedzieć o wszystkim wychowawczyni i wezwać pomoc. Nie wiem, Weronika, źle! Patrz na mnie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko. Tymczasem do szkoły przyjechała mama Weroniki. Wezwała ją zaniepokojona wychowawczyni po tym, jak odkryła, że dziewczyna szukała w internecie informacji o nielegalnej aborcji. Rozmawiała może pani z córką wczoraj? Mówiła, dlaczego źle się poczuła i dlaczego wymiotowała? Mój mąż uważa, że dzień wcześniej była na imprezie, tam piła alkohol. Mąż twierdzi, że zatruła się alkoholem. Wczoraj złapałam Weronikę, jak czytała w internecie artykuł o tabletkach poronnych. Słucham? Podejrzewam, że Weronika jest w ciąży. Ale ona ma dopiero 14 lat. Ja oczywiście mogę się mylić, ale uważam, że powinna pani zabrać córkę do lekarza. Proszę pani. O co chodzi? O Weronikę. O moją córkę? Co się stało? Trzeba jej pomóc. Gdzie ona jest? Zaprowadzę panią. Weronika, patrz. Weronika? Jezus Maria, dziecko, co się Weronika, stało? Co się stało? Weronika, pani dzwoni po karetkę, szybko! Chłopaki, telefon, dajcie telefon, Weronika. Szybko! A wy co stoicie? Proszę na korytarz, już nie ma dyskusji, proszę wyjść. Tak. Proszę cię, popatrz na mnie. Popatrz na mnie, dziecko, wszystko będzie dobrze. Tak, moja córka się jego krzywotoku z wyglądu. Proszę cię. Tak, dobrze, dziękuję. Chłopcy, idźcie przed szkołą i zaczekajcie na karetkę. Nie zasypiaj, proszę cię. Weronika, oni już jadą, zabiorą cię do szpitala, wszystko będzie dobrze. Proszę cię, dziękuję. Jeszcze chwilkę. Zaraz przyjadę. Boże, dlaczego Weronika to zrobiła? Dlaczego nic mi nie powiedziała, jak mogłam sama nic nie zauważyć? Tak strasznie się o nią boję. Co z nią teraz będzie? Ojciec Szymona przyszedł porozmawiać z nauczycielami syna. Zbigniew Małek powiadomił dyrektora szkoły o tym, że ojciec jego ucznia stracił pracę i nadużywa alkoholu. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej chcą pomóc całej rodzinie. O, to jest właśnie pan Buczek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę, niech pan wejdzie do gabinetu. To jest pani Zofia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Syn mi mówił, że był pan wczoraj u nas i widział mnie pan. Ja nie chcę pić, ale szukam pracy, ale nie mogę znaleźć. Nie daję Pomożemy rady. Pomożemy panu w szukaniu pracy, a dopóki pan czegoś nie znajdzie, będziemy panu pomagać finansowo. Ja wiem, że pan martwi się o dzieci. No właśnie. Pomożemy Szymonowi w nauce.
Ale musi pan z nami współpracować i spełnić jeden bardzo ważny warunek. A co to za warunek? Musi się pan zgłosić do poradni leczenia uzależnień. Jeśli lekarz uzna, że pana problem wymaga leczenia, zgodzi się pan na leczenie. No, zgadzam się. Jasne, że się zgadzam, ale... Ale musicie mi pomóc, bo ja sam nie dam rady. Oczywiście pomożemy panu. Dziękuję. Proszę pana, powodzenia. Dziękuję. Szymon to fajny i dojrzały chłopak. Jestem przekonany, że da sobie radę z zaległościami w szkole. Najważniejsze, żeby jego ojciec wyszedł teraz na prostą. Będziemy pomagać w miarę naszych możliwości i kontrolować całą sytuację. Jaka to jest literka? Mężczyzna ma wyrzuty sumienia wobec synów, których od dawna zaniedbywał. Teraz chce wszystko naprawić i ma nadzieję, że dzieci mu wybaczą. Szymon mnie nauczył. Pięknie, ślicznie, synek. Szymon. Przepraszam cię, synu. No, już mnie wczoraj przepraszałeś. Wiem, ale teraz to już na pewno. Słuchaj, pójdę się leczyć. Tobie też w szkole pomogą. Zobaczysz, damy radę. No, dobra, wszystko ładnie. A praca? Z czego będziemy żyli? Słuchaj, dadzą nam pieniądze. Pomogą mi znaleźć pracę. Nie będziesz musiał pracować. Teraz to się musi zająć nauką. Musisz poprawić te wszystkie jedynki. Dasz radę. Damy radę. Twoja koleżanka? Zaraz wrócę. Szymon chce podziękować Blance. Wie, że to dzięki pomocy jej i wychowawcy będzie mógł przestać pracować i zająć się nauką. Chciałam ci powiedzieć, że nie powiedziałam nikomu nic o tej całej sytuacji w szkole i nie zamierzam mówić. No i jak chcesz, to możesz ze mną chodzić na korki z angielskiego. Dzięki, Blanka. No i przepraszam, że byłem taki niemiły i że tak wyjechałem wczoraj na ciebie. No, wiem, że chciałaś dobrze. Te korki są o 7:00. Jak chcesz, to przyjdź po mnie o wpół. Przyjdę. Okej. Okay. Trzymaj się. Hej. Blanka to fajna dziewczyna. No, byłem na nią zły, ale wiem, że chciała mi pomóc. Trochę żałuję, że nie poprosiłem sam nikogo o pomoc. Myślałem, że sam dam sobie radę, no ale było coraz gorzej. Mam nadzieję, że teraz to ta się ogarnie. Weronika poroniła w wyniku zażycia tabletek z internetu. Po tygodniu opuściła szpital. Na razie jednak nie wróci do szkoły. 14-latka bardzo wstydzi się tego, co się stało. Rodzice dziewczyny próbują po raz kolejny z nią porozmawiać. Dlaczego to zrobiłaś, kochanie? Ja nie wiedziałam, że tak to się skończy. Ja tylko chciałam się pozbyć problemu. Dlaczego nam nie powiedziałaś, że jesteś w ciąży? Wiesz, żebyśmy ci pomogli. Ale ja się bałam. Czego się bałaś? Że będzie cię pytać, z kim i jak. A ja nawet nie wiem, czyje to było dziecko. Weronika, ale co ty opowiadasz? Czy ktoś cię skrzywdził w takim razie? Nie, to nie o to chodzi. Raz na imprezie u Michała wypiliśmy kilka drinków i Patryk wymyślił, żeby zabawić się w kwadracik. Jaki kwadracik? Co? No, seks, tylko że wszyscy razem. Tato, proszę, nie chcę o tym rozmawiać. No już dobrze, kochanie. Nie płacz już. Jakoś sobie z tym poradzimy. Połóż się, odpocznij teraz chwilkę, dobrze? Mam rację, odpoczniemy. Jesteśmy. Nie wiem, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. Nie wiem, jak wrócę do szkoły. Wszyscy wiedzą i będą pytać, wytykać palcami. A ja chcę po prostu o tym zapomnieć. Jakby to się nigdy nie wydarzyło.